To historia jak z filmu, chyba romantycznego. Piotr i Patrycja pracują w liniach lotniczych, poznali się w samolocie i w samolocie wzięli ślub. Wystartowali ze Świdnika, ale żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem, pobrali się nad Chrubieszowem w obecności przedstawiciela tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego. Patrycja i Piotr właśnie ślubują sobie miłość i wierność. Ich przysięgi wysłuchuje urzędniczka Chrubieszowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Wszystko dzieje się na pokładzie samolotu. Śluby poza urzędem zdarzają się, ale są to na salach balowych albo w jakichś pałacach, ale samolotowy to jest pierwszy w karierze mojej urzędu w Chrubieszowie, a myślę, że i w Polsce. Maszyna wystartowała ze Świdnika, ale młodzi zawarli związek, gdy samolot kołował nad Chrubieszowem. Piotr jest pilotem, Patrycja stewardessą. Od tego się wszystko zaczęło, od naszej pracy i od latania. I planowaliśmy kolejny etap życia zacząć również w samolocie. Najpierw się zaręczyliśmy w samolocie, a teraz wzięliśmy ślub. Urząd Stanu Cywilnego jest otwarty na podobne zaślubiny, nawet zawarcie związku małżeńskiego na statku. Nie byłoby dla urzędników żadnym problemem. Jeżeli młodzi będą chcieli taki ślub zawrzeć i będzie to na terenie miasta Chrubieszowa, czyli statek musiałby pływać po Huczwie, to czemu nie? Okazuje się, że w tak wyjątkowym dniu nie tylko windą można sięgnąć nieba.